Hej, Kiciuś, zjadłeś już? Już po śniadaniu jesteś? A my się tu witamy z Państwem teraz z kuchni. Będzie śniadanie. Miało już nie być śniadania, ale jednak będzie, Bo nie ma nic, bo właśnie, bo nie ma. Nie ma składników. To znaczy są składniki, jak nie, widzicie. Nie ma za bardzo składników, to są jakieś resztki, ostatki. No ale to dla ciebie to jest, że nie ma składników, a dla mnie to jest, że składniki są wszystkie i są zarąbiste. W każdym razie jest na mój gust wszystkiego za mało, no ale jest piątek, a w piątek robi się większe zakupy na weekend, przynajmniej ja tak robię, więc... No, więc jest jak jest. Wykorzystamy to, co jest. I znalazłam w lodówce tylko dwa jajka. A to nawet dobrze się składa, bo ja to średnio jestem głodna. Co to jest? Czemu nie mogę tego wyjąć? Nie wiem, nie wiem. No mamy przecież paprykę, jest trochę ogórka. O, tu są jakieś humusiki, guacamoliki, te sprawy. Ale jeszcze nie wiem, co zrobić. Aha, dobra, to mam tutaj się nie dotykać. No poczekaj chwilę. Dobrze, czekaj. Dobra. Spoko. No ja wiem, czy to wyjdzie. Tak, no ale zdradzisz, co to będzie? No taki placek z jajka mogłyby zrobić. Dobra. Ale że mąka i tak dalej? Nie, to są bez mąki, samo jajka tak naprawdę. No zaraz zacznę. Dobra, dobra, dobra. No nawet u Gruziowi bym ukradł jakieś jajka, no, ale wszystkie już zjadł. Pytałam cię, czy nie ma jakiegoś, to by jeszcze jedno, dwa jajka już by uratowało sytuację. No ale dobra. Może się uda zrobić z tych dwóch. Bo zrobimy jeszcze tą resztkę. Tu po drugiej stronie ulicy powinien być taki mały sklepik, jak na osiedlu Berdigi, tak. Uberdigi. Tak i w to by było ekstra. Bez przesady, bo przecież samochód jechać do Biedronki to jest moment. No ale jednak wolałbym iść tutaj, w Kapciach. No to się nie zdarzy raczej. Do Berdigi. I tam były właśnie takie rzeczy. No takie nasze jajka, powiedzmy. Mleko, jakieś nabiały, pączki, warzywa, dzięki, nara. Tyle. To była większa patelnia. Co tam, Kito? Ja tam masz przecież. Masz. Widzę, że masz. Ale walisz. Ale ładny kotek, taki książkowy. Taki ideałek. No już kolejny konie będzie za mało jajek na tą potrzebę, ale dobrze, zobaczymy. No ale to czym to będziesz jakoś uzupełniała? Niczym. Aha, rozumiem. Dobrze. Jasne, jasne. To ważne, żadnego pieczywa już nie mamy? Wszystko na te grzanki wybawiliście? O, pączki jakieś czy coś? No, to jak wrócę do szkoły. Nie, bułki. Zapomniałam do szkoły. Słuchaj, no tu są, zobacz. Nie, no dobra, już zrobimy najpierw z tego, jak nie wyjdzie. No ale z tego mogą być dwie grzanki i jesteśmy uratowani. Ale stynka, już. Słyszysz? No cztery to zaraz, grzanki. Może, no. Ja nie będę jadła, bo w stronę mam. A to tylko mi robisz to śniadanie? Tak. To jak tu? To co ty jadłaś? Nic. No dobrze, dobrze. Czyli omlet jakby, tak? No taki placek ma z tego wyjść. Dobra. Kukurum-tum. Ale pachnie już. O, dzisiaj znowu basen. Znowu godzina pływania, nieźle. Ja dzisiaj dla dzieci to zaplanowałam na leśniki, więc... No, to dobrze, tak? Dobrze, to było tak nie pod siebie bardzo. Ta mozzarella to jest całkiem inna niż normalna mozzarella, czy mi się zdaje? Jest jakaś specjalna? No nie wiem, a czemu? No bo no ta jest taka jak żółty ser, nie? No tak, no ale to normalne. No, bo tak.
Tak, bo tam ta mozzarella, to ty masz pomyśleć. A tamto to jak taka chmurka, nie? To jest jakby, to nie wiem. Wygląda to, nie wiem, wędzona chyba. Nie wiem. Nawet bym nie wiedział, że to mozzarella, jakbym nie przeczytał. Tą patelnię to ja chyba kiedyś załatwiłem i się teraz przypala do niej wszystko, nie? Nie wiem, wiesz? Znaczy to nie jest jakaś tam wow patelnia, ale... No nie da się jej tak ruszyć właśnie, żeby się oderwała, nie? Nie ma. Nie chcę jej popsuć, więc czekam aż... O. Dobra, to już jest. Co jest? Jest to wszystko. Ale to już się poli. No. Czujesz? No to? Co? No pan, wyczułeś czy co? No tak, nie widzisz? Czekaj, nie wyłączaj nawet. Dobrze, spoko, melko. No to nie jest omlet? No omlet to się jeszcze mogą, nie? Widzisz, przypalać. Mogłam tutaj odrobinę kostki umieścić. Chyba, że też nie mamy żadnych? Są warzywa. Ten ser żółty to można zżerać, czy nie? No to będzie taka niedosmażona. Taka jak KFC w granderach. Jak mówiłem. Tyra. Teraz to tam. Lider, co jest w środku? Co się zaczyna rozpuszczać? Nie wiem, czy go jeszcze nie wrzucić na chwilę. Żeby się trochę... No, wrzuć go pewnie. Żeby się ten ser tak... Dobra, to w tej sytuacji to ja już tego pieczywa nie potrzebuję, widzę. No. Ewidentnie, to jeszcze jest papryka i w ogóle to... To nie potrzebuję na pewno. Zwłaszcza, że jest tam jeszcze zestaw tych moich umilaczy. Czyli sosów. Różne. Mogę ci zrobić jeszcze taki na bazie jogurtu. Bardzo proszę. Tak, a co w nim będzie? No to co zawsze, to nam smakuje. Jasne. Wow, no to będzie bomba. I już brakuje pomidorów. Nalesiki dzisiaj, to mogłabym też zrobić w wersji no. Wytarny. Żeby były jakieś kolacyjne takie, tak? A to no. Mogą być te same, tak? No nie, bo dzieci chyba słodko jedzą, ale my możemy sobie zrobić, nie wiem, z mięsem na przykład jakimś i... No brzmi super, tak? Serem zapieczone, zresztą... Posypane serem jakoś tam, jak pieczone, tak? No. Brzmi ekstra. A co? Zrezygnował? Gdzie on jest?
Jest tutaj, koleżka. Cześć, tak się cieszysz? Dobrze, dobrze, już zabieram. Już mi się nie chce walczyć z tobą. A, no może trochę. Ach ty. No przecież nic nie... No chyba wierzę, że walka ze mną chyba już nie ma sensu. Cześć, Cicio, kochany, no przecież ja cię lubię bardzo, wiesz o tym, no. Chcesz wyjść? Tak? No zimno trochę, co? Chodzisz? Maestro. Idziesz, czy nie? Wziął i poszedł. Słucham? Weź się na łóżkę. A można do tego sosu, nie wiem, papryki też dorzucić? Ogórka? Czy nie? Masz ogórek i papryka w środku, zostawiłam. Aha, dobrze. Czyli tylko kęsy po prostu maczać, tak? No, na olej po prostu. Coś ci. Już. No, brałabym to już na stół, bo to będzie teraz zimno. Biorę, biorę. Dobrze, dobrze. Dziękuję. Grazie. Dobra, to te sosy są faktycznie niepotrzebne. Te guacamole i cała reszta. Przyznają, nawet tamten jest dużo lepszy. No już, możesz siadać, ja zrobię herbatę. A później jeszcze jakaś kawka może sobie wypijemy, co? Razem? Herbata? Albo herbata, tak. A tutaj to chyba nóż by się przydał, nie? Już ci daję. Dobra, dobra, już przecież wstaję. Masz dać? Widać mam. Teraz już mam nóż. Trzymaj. Dziękuję bardzo. No to dawaj, jestem ciekawa. To jest samo jajko, tak? No tak jakby... Bez tam żadnego. Jajecznica w sumie. No tak, ale to nie to, że tam jakaś mąka, coś tam? Nie, nic tam nie ma. Bomba. Weź tym sosem sobie to polej wszystko. Nie wiem, czy całe. Znaczy, nie w całości sos, tylko no nie wiem, jak tam. No. Tylko mało ci będzie. Dobrze, dobrze. Chociaż jeden dzień. Dla mnie bomba. Rewelacja. No. Jakby tu jeszcze to pieczywo było, to już bym Grzanka był... Grzanka jakaś, nie? No. Przeżarty bym był. Aha. Za mocno. Także tak. Znaczy dzisiaj jednak kontynuujemy tą serię śniadaniową. Śniadanie filmów. Z resztek, proszę Państwa. Tak wygląda. Właśnie w sumie jak się nie ma pieczywa, to jest jakaś opcja. Jeśli ma się jakieś przynajmniej jajka ze dwa. Tak, bo to, to jest takie jakby napowietrzone, że się je jakby to była jakaś bułka. Nie, jak tortilla w sumie. Jak naleśnik, no. Jak naleśnik. No to, bomba. No to tak. A jak to wygląda teraz po raz kolejny? Kosz. No jak jajecznica po prostu, no nie? Ale smakuje. Nie. No tak jakby imituje pieczywo. Nie jest potrzebne pieczywo. Nawet by było takim przegięciem. No. No to smacznego, bo w sumie jeszcze nie powiedziałam. No i. Dziękuję bardzo. Zajadaj.